Dzień dobry Państwu. Witam bardzo, dziękuję Pani za pytania, jest mi bardzo miło. Proszę Państwa, no, dlaczego jest takie zamieszanie wokół antropocenu? To jest dla mnie dużo bardziej ciekawe pytanie niż pytanie definicyjne, takie ścisłe, analityczne, co to jest. Ja uważam, że mamy do czynienia z takim niezwykłym fenomenem unikatowej debaty, interdyscyplinarnej, niezwykłej dyskusji. Komentatorzy mówią, że mamy wręcz zwrot w stronę antropocenu z powodów politycznych i emocjonalnych. Bardzo dużo osób do dyskusji chętnie przystępuje. Widać już skutki nawet takiej, można powiedzieć, rozległej mody intelektualnej na ten, bo mamy i czasopisma naukowe poświęcone tej tematyce, no i niezwykły, naprawdę wysyp literatury. To jest coś niesamowitego. A sam antropocen to propozycja przyrodoznawców nowej epoki geologicznej od antropos, czyli człowiek, epoki człowieka. Przyrodoznawcy zaproponowali, symbolicznie uznaje się, że zaproponowali około roku 2000, żeby nazwać czasy, w których żyjemy, epoką człowieka, dlatego że bardzo mocno ludzkość, homo sapiens jako gatunek, modyfikuje różnorodne systemy planetarne. To jest wpływ równoczesny o niebezpiecznych prawdopodobnie konsekwencjach. Jaki to jest wpływ? Zakwaszenie oceanów, modyfikacja hydrosfery, zmiana klimatyczna, czyli radykalne perturbacje, jeżeli chodzi o atmosferę, zużycie żyznych gleb, zmiany w litosferze, no i wielkie szóste wymieranie gatunków, czyli nieodwracalne straty, jeżeli chodzi o biosferę. Cały zakres różnorodnych procesów, które dzisiaj obserwujemy, daje naukowcom taki symptom do tego, żeby mówić, że dzieje się coś niezwykłego, żeby przestać nazywać nasze czasy holocenem i zacząć mówić o tym, że żyjemy w nowej epoce, bo jest to bezprecedensowy, nieznany wcześniej wpływ na skalę, której się nie spodziewaliśmy. Pani profesor pisze też między innymi o hipersprawczości człowieka. Sprawczość polega? No proszę Państwa, jeżeli wejdziemy w literaturę, bo badacze, którzy zajmują się tematyką antropocenu, to są badacze z takiego obszaru nauki o systemie Ziemi. Chcę podkreślić, że zazwyczaj mamy tutaj do czynienia z raportami tworzonymi przez setki autorów, recenzowanymi przez wielu innych autorów. To są ogromne przedsięwzięcia ludzkości, bo wspólnocie międzynarodowej, ONZ, zależy na tym, żebyśmy umieli na czas ocenić, czy nie przekraczamy jako ludzkość tak zwanych granic planetarnych. Granice planetarne to są te parametry,
które jeżeli po ich zmianie może dojść do nieodwracalnego wytrącenia serii sprzężeń zwrotnych, wytrącenia ze stanu równowagi tego, co znamy, co znaliśmy dotąd. No i teraz, dlaczego hipersprawczość? Bo proszę Państwa, nasza działalność wedle naukowców przypomina działalność sił o charakterze geologicznym. Zawsze jak jest definiowana nowa epoka w geologii, to mamy ogromne, ogromne zmiany. No w naszym przypadku na przykład te zmiany dotyczą stężenia dwutlenku w atmosferze, tego jak wyglądają zakwaszenia oceanów, tempa wymierania gatunków. To są, proszę Państwa, wszystko procesy, które na Ziemi tak naprawdę nie były znane albo od setek tysięcy lat, albo od milionów lat, więc skala czasowa jest przytłaczająca, niewyobrażalna. No i czy możemy mówić o hipersprawczości? Jeżeli, proszę Państwa, mamy raport z 2016 roku, który mówi o tym, że do 2050, jeżeli dalej będziemy tak postępować, jak postępujemy, będziemy mieć w oceanach więcej plastiku niż ryb, to jest to pewna skala, której jakby proporcje matematyczne szokują uczestników i pokazują, że no wątek, w którym mamy problem całkowitej utraty łowisk i tego, że będzie w oceanach więcej niż ryb, jest to zupełnie inny problem niż wcześniejsze problemy degradacji środowiska, które na przykład polegały na tym, że traciliśmy pojedyncze ekosystemy czy pojedyncze gatunki. Tamte problemy były problemami, bym tak powiedziała, lokalnymi, które wydawało się, że da się je rekompensować, że będziemy sobie mogli z nimi poradzić, że nie jest już za późno, że jeżeli podejmiemy jakieś wyjątkowe środki, to wykaraskamy się z tych kłopotów. W epoce antropocenu skala skutków, jeżeli chodzi o destrukcję i degradację środowiska, jest planetarna, jest na poziomie ponadnarodowym, ponadeuropejskim, jest planetarna i dlatego tak bardzo niepokoi naukowców i dlatego też zamiast pojęcia sprawczości możemy tu używać kategorii hipersprawczości. No dla mnie takim mocnym przykładem dla mojej wyobraźni był taki przykład, o którym przeczytałam w 2016 roku, kiedy naukowcy podali, że z uwagi na to, że roztopiła się ta pokrywa lodowa Grenlandii przez globalne ocieplenie, działalność ludzką oczywiście, zmienił się ciężar pokrywy lodowej Grenlandii, no i odchyliła się nieco o Ziemi. Dlatego w tej dyskusji niektórzy autorzy twierdzą, że to jest ponad nawet planetarny, o wymiarze kosmicznym wpływ jednego gatunku na to, co dzieje się na naszej planecie. Więc mamy tutaj tę hipersprawczość, o którą Pani pytała. Z jednej strony jest to hipersprawczość, bo jeżeli spojrzymy na ludzi jako gatunek, na całość, to rzeczywiście wpływ jest kolosalny. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy pojedynczego człowieka, to możemy też odczuwać, mieć takie wrażenie, że chodzi raczej, że częściej nam towarzyszy bezradność. Może profesor Zawadzką poproszę o wypowiedź w tym zakresie. Czy rzeczywiście towarzyszy nam bezradność takiego pojedynczego człowieka? Bezradność, no to mocne słowo, ale coś takiego jest, dlatego że żyjemy w czasach, szczególnie jak też mówi się o tym temacie związanym z potencjalnymi katastrofami. Żyjemy w takich czasach, gdzie mamy bardzo duże nasilenie poczucia zagrożenia wśród społeczeństw, wśród poszczególnych osób. I to zagrożenie też jest takie, że może wpływać na wybory określonych wartości czy sposobów radzenia sobie z tym właśnie zagrożeniem. Na nasze nieszczęście takim sposobem, który jest właściwie cały czas promowany, no bo żyjemy w pewnym systemie społecznym, ten system, który najbardziej się sprawdza w krajach uprzemysłowionych, gdzie jest pewien poziom właśnie życia, który się nazywa dobrobytem materialnym. Każdemu się tak wszystko, znaczy ludziom się podoba dobrobyt materialny, podoba się komfort, przyzwyczaili się do tego i w związku z tym jest to coś, co w zasadzie wynika z rozwoju gospodarczego, z rozwoju technologii. I w związku z tym, żeby to trwało, to też promuje się określone wartości, które wiążą się z tym, w czym żyjemy, czyli z kulturą konsumpcji. W tej kulturze konsumpcji mówi się o tym, że ze sposobem na zdobycie własnej wartości, na zdobycie radości, zadowolenia z życia jest kupowanie, konsumowanie w dużych ilościach. Im większa obfitość, tym lepiej. Im bardziej zaawansowane technologicznie, tym lepiej.
im szybciej, tym lepiej. I to są wszystko tego typu hasła, które tak naprawdę pokazują, że nawet jeżeli jest zagrożenie, to jak ja mam sobie radzić z tym zagrożeniem? Konsumować to jest forma, która dla mnie przychodzi pierwsza do głowy jako człowieka. Przecież mówi się o tym, ostatnio też było takie zapytanie w mediach po okresie trudności związanych z izolacją społeczną i zatrzymaniem gospodarki, na ile ludzie szybko wrócą do rekreacjonizmu konsumpcjonistycznego, prawda? Czyli zobaczmy, w taką ilość sfer życia, aktywności wszedł konsumpcjonizm, który się wiąże z degradacją środowiska, że on jest już nawykowy i problem polega na tym, że właśnie ta osoba, która funkcjonuje w takim środowisku, cały czas słyszy: jeżeli masz problem, to kup sobie coś. Jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, kup sobie coś. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, znajdź odpowiednią markę, ona ci powie. I teraz plastik, wszystkie odpady, które funkcjonują, które potem znajdują się w morzach, to jest ten efekt właśnie tego konsumpcjonizmu, który jest napędzany myślą, że jedynym sposobem na społeczeństwo jest permanentny rozwój, który tak naprawdę nie ma końca, czyli nie bierze się pod uwagę w tej filozofii permanentnego rozwoju tego, że zasoby ziemi są niestety wyczerpywalne, że to wszystko stanowi systemy, które to, co zabierzemy, to dostaniemy. Mi się podoba takie powiedzenie, że Bóg ci zawsze wybaczy, człowiek ci czasami wybaczy, ale natura cię nigdy nie wybaczy, prawda? I tutaj jakby to przychodzi od razu do głowy, że tak to funkcjonuje. My oddajemy w postaci konsumpcji, czyli z tego sposobu na szczególnie zagrożenie, w którym jesteśmy, bo to jest też niesamowite. Poszliśmy w takim kierunku, że mamy niezwykle zaawansowane technologie i masę udogodnień, a jednocześnie jesteśmy społeczeństwami, które mają bardzo wysokie poczucie lęku, prawda? Jak się patrzy na różnice między generacjami, to poczucie niepokoju wzrasta wraz z każdym pokoleniem. Więc jak to jest, że żyjemy w domach z ogrodzeniami, z powiedzmy różnymi systemami zabezpieczeń, a mamy takie wysokie poczucie niebezpieczeństwa i zagrożenia? I jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, to jest kwestia, konsumpcja opiera się na promowaniu określonych wartości. Wartości nazywamy materialistycznymi, a one mówią o tym, że najważniejsze w życiu jest właśnie skupianie się na posiadaniu i bogactwie oraz dążenie do tego, żeby być popularnym i sławnym i żeby zawsze być na czasie z modą, być atrakcyjnym fizycznie. Zatem znowu mamy kwestię, zobaczmy, następny powód dla, można powiedzieć, rzeczy, które są, które niszczą środowisko, no kupowanie na przykład ubrań, które są po prostu w takich ilościach kupowane, w zasadzie z każdą zmianą mody, z każdą kreacją, non-stop kupowanie, prawda, i wyrzucanie. I to można powiedzieć, czyli tak podsumowując, zagrożenie, w którym jesteśmy, które wynika ze zmian, jest realizowane w sposób konsumpcyjny, a w materializmie jednym ze sposobów na radzenie sobie, ponieważ mamy te wartości materialistyczne, jest właśnie wchodzenie w konsumpcję. Czyli to jest ciągle taki, można powiedzieć, napędzający się cykl, prawda? Im bardziej zagrożenie, tym bardziej w konsumpcję i to się nie kończy. Oczywiście na razie, bo ja też mam nadzieję i myślę cały czas o tym, że to się gdzieś będzie powolutku wygaszać, ale jest tak, na razie jesteśmy w takim pędzie właśnie psychologicznym. Do pewnego czasu też oczywiście mówiliśmy szeroko rozumianym rozwoju w różnych superlatywach, to znaczy to w jakiś sposób oczywiście poprawiało komfort życia ludzkiego. Zastanawia mnie to, o czym pani profesor wspomniała, to znaczy na ile konsumpcjonizm można interpretować jako coś biologicznego, jakąś taką biologiczną potrzebę człowieka do tego uznania czy do łagodzenia swojego lęku, a na ile jest to coś nawykowego czy wręcz kulturowego, bo jeżeli jest to kulturowe, to być może jest rzeczywiście szansa na to, byśmy kolejne pokolenia wychowali w innych wartościach. Tak. Z konsumpcjonizmem właściwie
jeżeli mamy do czynienia, to sam w sobie, znaczy może nie, konsumpcja, czyli zrobienie sobie drobnych przyjemności, to jest rzecz, która jest dostępna każdemu, bo też jednym z elementów takiej radości życia są przyjemności drobne, prawda? I człowiek generalnie tak funkcjonuje, że woli przyjemności niż przykrości. Aczkolwiek można by dyskutować, które go rozwijają. Natomiast w przypadku mówienia o tym, kiedy zaczyna konsumpcjonizm szkodzić, to jest znowu kwestia tego, że konsumpcjonizm wytwarza takie mechanizmy, które nie uczą ludzi odroczenia gratyfikacji. To znaczy musisz mieć wszystko natychmiast, wszystko od razu. I jeżeli wchodzimy w taką ścieżkę hedonizmu, rozumianego jako jedyny sposób na szczęśliwe życie, i to się wiąże właśnie z tym, że non-stop muszę sobie dostarczyć przyjemności poprzez różne nowe zakupy różnego typu, no to wówczas jest tak, że wchodzimy w taki młyn hedonistyczny i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. Zawsze mamy otwartą ścieżkę do tego, żeby jeszcze następny mieć powód do kupienia czegoś. Zatem to jest tak, że jeszcze inaczej. Człowiek jest tak skonstruowany, że jak popatrzy się na badania związane z konsumpcją, to jednoznacznie badania te pokazują, że kiedy człowiek jest szczęśliwy, kiedy jeżeli w ogóle ma zasoby i środki, to jednak przede wszystkim te kraje, to są badania i metaanalizy, czyli w wielu krajach, i w krajach biednych, to się okazuje, że zadowolenie z życia wzrasta wraz z tym, jak te społeczeństwa dzielą się, dają na innych, dzielą się z innymi, powiedzmy, są aktywne charytatywnie. To jest niezwykłe, prawda? Czyli taka, mało tego, nawet są takie badania, które pokazują, że jeżeli my mamy wydać jakieś pieniądze, to jest kwestia, jeżeli chodzi o to, żeby komuś coś dobrze zrobić, nie musi to być konsumpcja, może to w inny sposób można wykonywać. Natomiast tu też jest taka ciekawa rzecz, że jeżeli ludzi się pyta o to, co kupili i wśród tych rzeczy są rzeczy dla siebie i są rzeczy dla innych, to dopiero zadowolenie przynosi to, że kupili coś dla innych, a nie dla siebie, prawda? Więc jest tak, że konsumpcjonizm generalnie nie jest oczywiście, nie oceniamy, że to jest coś złego, bo to są formy, które dzisiejsza ludzkość wytworzyła jako sposób dostarczania sobie przyjemności. Tylko o to chodzi, że u nas nie ma całkowicie mechanizmów poprzez ten konsumpcjonizm samokontroli, jakiegoś zdrowego rozsądku. Jest taka bezrefleksyjność, prawda? Przecież cała masa badań pokazuje, że właśnie ludzie, którzy są materialistami, wydają pieniądze i mało tego, żyją non-stop na kredytach, są zadłużeni. I to wszystko się też wiąże u materialistów z tym, że nie dbają o to, jakie będzie środowisko i czy to środowisko będzie długotrwało jako natura, czy też nie. Więc to są wszystko korelaty. Jedno z drugim ma związek. Jak wchodzę w ten konsumpcjonizm, to schodzę ze ścieżki ekologii. Zatem dlatego to jest niedobre, prawda? Natomiast wszystko, co jest w pewnym sensie jakby w kontroli, ta samokontrola, jeżeli jest, no to zupełnie inaczej to przebiega, tak bym powiedziała. Chciałam też zapytać profesor Binczyk o to, bo wspomniała pani o zakwaszeniu oceanów, o zmianie biochemii w Ziemi. Pytanie, na ile, czy też o odchyleniu osi Ziemi, ale tak naprawdę no nie odczuwamy tego na co dzień. Oczywiście są różne inne elementy kryzysu klimatycznego, które widzimy, ale w zasadzie dlaczego pojedynczy, przeciętny człowiek miałby się tym przejmować? A wie pani, że ja nie uważam wcale, że pojedynczy, przeciętny człowiek tak bardzo powinien się tym przejmować, bo ja wierzę w podział pracy, tak? Mamy różne sektory, naukowcy dostarczają nam informacji, ostrzegają ludzkość przed zagrożeniami. Przeciętni obywatele naprawdę mają pełne ręce roboty ze swoimi. Akademicy, intelektualiści powinni inspirować do tego, żeby o tym dyskutować. Tacy zdolni twórcy, jak twórcy naszego dzisiejszego filmu, powinni tworzyć obrazy, które powalą nas na kolana, które dadzą nam do myślenia. Niech każdy robi swoje. Największe pretensje mam do polityków, do decydentów i do tych, którzy doradzają decydentom i politykom. No, bardzo często części głównego nurtu
nurtu, którzy popierają takie wartości, które wiodą nas, tak jak pani profesor opisała, do, w ramach takiego hiperkonsumpcyjnego, hiperindywidualistycznego społeczeństwa w krajach rozwijających się, wiodą nas na skraj katastrofy. Także ja wierzę w podział pracy. Nie jest moim celem budowanie poczucia winy u poszczególnych obywateli. Wiemy, że mamy wręcz zjawisko depresji klimatycznej, ludzi, którzy rozumieją skalę problemu i biorą sobie do serca dane, które też zaraz Państwo zobaczycie w filmie, rzeczywiście sprawiają, że no nie jest łatwo przespać następnych nocy, jeżeli uświadomimy sobie, jak złożone są problemy tak zwanego planetarnego kryzysu środowiskowego, bo debata o antropocenie to jest debata o planetarnym kryzysie środowiskowym. Więc nie obciążałabym tutaj nikogo winą, nie na tym mi zależy, ale wierząc w podział pracy, bardzo mocno postulowałabym do nas, do obywateli, jako wyborców, żebyśmy nie oddawali naszych głosów na te partie polityczne, na takich polityków, którzy mają gdzieś przyszłość naszych dzieci, przyszłość następnych pokoleń, których nie obchodzą te dramatyczne skutki destrukcji biosfery i którzy jak gdyby narażają na szwank dalsze trwanie też ludzkości na Ziemi, no bo tak, żeby Państwu uświadomić, o czym my tutaj mówimy, tysiące naukowców rozumiejących skalę i powagę problemu piszą do ludzkości, że jest już prawdopodobnie, niedługo będzie już za późno i narażamy na szwank przyszłość w tym sensie, że za kilka dekad dalsze kontynuowanie naszych systemów gospodarczych w krajach rozwiniętych w trybie business as usual doprowadzi do takich zmian, z których żadne społeczeństwo nie będzie mogło się wykaraskać. Bez względu na to, czy to będzie super bogate społeczeństwo z armią, nikt nie będzie mógł zbudować sobie ostoi przewidywalności i sterowalności w świecie, w którym będziemy mieli reżim anomalii pogodowych, których sobie nie potrafimy wyobrazić. Naukowcy mówią, że chodzi o takie wytrącenie ze stanu równowagi naszych uwarunkowań pogodowych i środowiskowych, które sprawi, że żaden system ubezpieczeń nie będzie, nawet w najbogatszych krajach, nie będzie poradzić. I jeżeli sobie patrzymy na przedziały czasowe, które występują w tej debacie, one nie tylko są w jakiejś, proszę Państwa, izolowanej debacie akademickiej, ale wszystkie poważne instytucje publiczne tego świata, czyli dyskutują te wyzwania związane z planetarnym kryzysem środowiskowym, ONZ, Watykan, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznaje, że to, jak funkcjonuje gospodarka, wedle jakich priorytetów, między innymi priorytetu ciągłego wzrostu PKB, nie możemy dłużej kontynuować takiego sposobu myślenia o przyszłości ludzkości, więc wszystkie najważniejsze instytucje tego świata no, sygnalizują nam, tak, palą tak zwaną czerwoną lampkę i mówią o tym, że potrzebujemy radykalnych zmian. Teraz w kontekście tego, o czym mówiła pani profesor, bardzo ważnych rzeczy, aż prosi się, znaczy konsekwencją myślenia o planetarnym kryzysie środowiskowym i konsekwencją, taką wynikiem refleksji na temat obrazów, które Państwo za chwilę zobaczycie w filmie o antropocenie, powinno być to, że rzeczywiście nastał koniec czasu gospodarki materialistycznej i czas na pomyślenie świata postmaterialistycznego o zupełnie innym, prawda, spektrum wartości. Ja to wiążę z takimi ideami świata postwzrostu, wyhamowywania rozwoju za wszelką cenę poprzez zasobożerność, więc chodzi o zejść od zasobożerności. Znowu powtarzam, w krajach bogatej północy, bo my wiemy, że to 20% najbogatszych ludzi na świecie jest odpowiedzialnych za największą skalę wykorzystania tego, co może oferować, jeżeli chodzi o zasoby naturalne, jest odpowiedzialnych za około 50% emisji gazów cieplarnianych, które powinniśmy zatrzymać w ciągu najbliższych lat, nawet lat. Więc wiemy, że to najbogatsi są tutaj odpowiedzialni, to ich społeczeństwa powinny wejść na tory, no powiedzmy, postmaterialistyczne, takie, w których nie będzie na przykład sektora reklamy, w których nie będzie zakaz reklamy po to, żeby nie pobudzać tych pustych, próżnych wartości, o których mówiła pani profesor. No my zresztą wiemy, że
Ja pamiętam, jak pod ogromnym wrażeniem byłam swego czasu książki Duch Równości, którą Państwu gorąco polecam. Potem te argumenty z tej książki Duch Równości powtarza Tim Jackson w książce Dobrobyt bez wzrostu, powtarza Peter Victor w takiej książce Managing Without Growth, czyli zarządzanie bez wzrostu. To są argumenty, które pokazują epidemiologów, psychologów badających poczucie szczęścia, subiektywne poczucie szczęścia, o którym mówiła pani profesor. To są badania, które pokazują, że od pewnego poziomu dobrobytu materialnego, niektórzy nawet mają taką czelność, żeby szacować, że to jest około 10 tysięcy dolarów rocznie na osobę mniej więcej. To jest taki poziom, który zapewnia bezpieczeństwo materialne w takim sensie, że my możemy czuć się swobodnie, jeżeli chodzi o najbliższy czas, o jutro, o bezpieczeństwo swojej rodziny. Powyżej takiego poziomu 10 tysięcy dolarów, zarobków o wysokości 10 tysięcy dolarów rocznie, dalsze bogacenie się w sensie materialistycznym zupełnie nie przekłada się na subiektywne poczucie dobrostanu. Co się przekłada? Budowanie sensownych relacji z innymi, poszukiwanie sensownej pracy, uganianie się za szacunkiem równych sobie, a nie dobrami materialnymi, które mają mi kupić ten szacunek. No proszę Państwa, Jackson, piękna praca, on pisze o tym, że może gospodarki kopciuszkowe, gdzie będziemy mogli rozwijać usługi niskoemisyjne, odmaterializowane, czyli takie zajęcia, nie wiem, jak spacery z psem, yoga, edukacja, która nie wymaga materialnego zaplecza, rozwoju tak rozumianego tradycyjnie przez wykorzystanie zasobów. Możemy rozwijać gospodarki w krajach bogatych kopciuszkowe po to, żeby odejść od takiego świata, który doprowadzi na skraj jak gdyby przetrwania systemy gospodarcze i systemy planetarne. To wszystko, o czym pani profesor wspomniała, jak gospodarki kopciuszkowe, czy jak zakaz reklam, to wszystko brzmi z jednej strony pięknie, z drugiej strony utopijnie. Wydaje się, że w obecnym systemie jest absolutnie niewykonalne. Mamy też taki komentarz, że mechanizm polityczny jest problemem. Politycy odpowiadają na oczekiwania wyborców. Problem, o którym mówił pani profesor, to kwestia przyczyn ułomności wyboru społecznego, czy też wyboru publicznego. I mi to się bardzo łączy z tym, co w zasadzie w jakiś sposób konstruuje film Antropocen, to znaczy duma z dokonanych zniszczeń, bo te zniszczenia nie są nawet, one nawet nie podlegają pod kategorię zniszczeń. To znaczy osoby, które się wypowiadają, bardzo chętnie mówią o rozwoju, o tym, jakimi maszynami dysponują, ile pracy wykonują, ale nie biorą pod uwagę, że niszczą ziemię. Oddam, że o mnie dużo mówię, profesor, oddam głos. Dobrze, ale ja nie wiem, na jakie pytanie teraz mam odpowiedź. Mam się ustosunkować do tego, tak? Okej. Okay. No właśnie, chodzi mi o taki denializm klimatyczny, bo myślę, że troszeczkę można to w ten sposób zinterpretować, ale też brak świadomości cały czas widoczny w społeczeństwie, bo przecież film powstał w 2018 roku, więc nie mówimy o jakimś bardzo, bardzo odległym czasie. Czyli brak świadomości tego, z czym wiąże się ten hiperrozwój. To znaczy, trudno jest mieć świadomość w społeczeństwie, które codziennie mówi o tym, że właśnie, bo to jest tak, że tam jest zachwyt technologią i panowaniem człowieka nad maszynami i ziemią w filmie. Zatem jest to forma, która dzisiaj tak naprawdę jest przyjęta przez wszystkie systemy edukacji. Nasze systemy edukacji promują skuteczność i efektywność. Tam nie ma piękna, tam jest punkty, nawet wystarczy popatrzeć na naukę. Nie ma kwestii tak ważnej w przypadku tego, jaka jest jakość. Ważne jest, jakie są punkty i jaki jest impact factor, prawda? A wiemy z drugiej strony, że też publikacje wiążą się z tym, że to są też korporacje, które wydają różne czasopisma. Więc to jest strasznie skomplikowane, bo w przypadku świadomości można ją wówczas mieć, kiedy się wprowadza inną politykę edukacyjną. Ja tu się z panią profesor zgadzam z tym właśnie aspektem, że to jest coś, co powinno zacząć być brane pod uwagę bardzo poważnie, jak powinna przebiegać edukacja. I ta edukacja, mi się wydaje, że powinna zawierać przede wszystkim myśl o tym,
co znaczy dzisiaj tożsamość poszczególnej jednostki. Czyli co, jeżeli mówię o tożsamości, to mam na myśli takie trzy elementy bardzo ważne, które mogą być kształtowane, zmieniane, na które możemy mieć wpływ z perspektywy edukacji. Pierwsze to są cele i wartości, jakie ludzie przyjmują, prawda? Drugie to są przekonania związane z tym na przykład, jakie się ma normy społeczne, bo to też jest bardzo ważne, jakie normy się przyjmuje w społeczeństwie, czy te normy na przykład są akceptowane. Co z tego, że będziemy mówić o wadze środowiska i ochrony tego środowiska, jak społecznie to wartość i nie będzie to uważane za coś ważnego, prawda? To wówczas niczego nie zwołujemy. Zatem pierwsza to jest właśnie, można powiedzieć, zwracanie uwagi na to, żeby te wartości się zmieniały i cele i dążenia z tych materialistycznych na te, które są przeciwstawne, bo to jest niezwykle ważne, że jeżeli ja idę w kierunku tego umacniania ja, tego co niszczy, to umacniania ja to jest władza i osiągnięcia, rozumiane w dzisiejszych czasach efektywnościowo. Jak idę w tym kierunku, to gubię dążenie do wartości, które są uniwersalizmem. W tym uniwersalizmie też jest, powiedzmy, kwestia związana z tym, jak ja cenię przyrodę. Czy ta przyroda jest czymś, co jest częścią mnie, czy jest włączana w moje życie, czy ja na przykład, dla mnie ważna jest życzliwość, prawo, prawda, związane z tym, że każdy ma podobną godność. No to są te rzeczy, które są przeciwstawne do materializmu. Dlatego po pierwsze to są wartości, żeby pamiętać, że jak idzie się w tym kierunku władzy, tego uznania i osiągnięć, które dzisiaj mamy, to się traci na tym, co się wiąże właśnie z wspólnotowością, z uniwersalizmem, z tym doświadczeniem przyrody, szerokiego rozumienia siebie, prawda? No i te cele, które są niezwykle ważne, które mają znaczenie w kontekście właśnie dążenia nie do bogactwa, a dążenie do wspólnotowości, do poczucia znaczenia siebie, do poczucia takiego, że ja mam coś robię użytecznego dla innych, że jestem częścią tej społeczności, prawda? To są niezwykle ważne kwestie. I druga rzecz, myślę, niestety mój pies tutaj zaczyna hałasować, przepraszam. Będę chyba musiała za chwilę wyprosić. Tak. Ale to są warunki związane z prowadzeniem właśnie w warunkach domowych. Jeszcze kwestia związana z tożsamością. Ja myślę, to jest tak ładnie ujęte w książce dotyczącej środowiska właśnie Kassera, która zresztą była specjalnie przygotowana na rzecz działań aktywistycznych związanych ze środowiskiem. I w tej książce mówi się o tak zwanej tożsamości środowiskowej. Czyli człowiek dopiero wówczas zaczyna dbać o środowisko, kiedy zaczyna pojmować, że otoczenie to jest jego ja. To jest część mnie. To nie jest tak, że ja się oddzielam od tego, że to są wszystkie zwierzęta, prawda, przyroda, drzewa, kwiaty, to jest coś, co jest zewnętrzne i to jest tylko moje narzędzie. Nie, to jest częścią mnie, prawda? Więc to też właśnie tworzenie takiego poczucia, żeby ludzie łączyli, mieli te wartości ekologiczne i to wszystko się wiąże z edukacją. No, ja może wyprowadzę psa, to teraz na chwileczkę tutaj. Dobrze. To teraz ja nawiążę do tego pytania, które też widzę w Państwa komentarzach. To znaczy mówimy, ludzkość powinna, ale trzeba zdać sobie sprawę, co to znaczy. Ludzkość, czyli kto? Ja może nawiążę jeszcze, bo bardzo często dostaję pytania dotyczące o kontekst demograficzny problemów antropocenu. Ludzkość, czyli kto? Z jednej strony mamy tutaj w samej dyskusji takie uniwersalizujące my, że to my, ludzie, do tych wszystkich zmian doprowadziliśmy. Z drugiej strony dobrze wiemy, ja już też o tym wspomniałam, że nie wszyscy jesteśmy równie winni czy odpowiedzialni na tych samych zasadach, bo najbogatsi są najbardziej odpowiedzialni. Mamy też różnice historyczne, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za destrukcję planety i zużycie jej zasobów. Więc to my, antropocenu, stoi pod takim wielkim znakiem zapytania. Ono naprawdę wiele uwagi też poświęcono temu, czy nie warto by na przykład mówić o tym, że żyjemy w epoce anglocenu, bo to ludzie, którzy historycznie mówili po angielsku i mówią,
mówią po angielsku, w największej mierze są odpowiedzialni za to, jak dalece zaszły te procesy, które są niepożądane i jak bardzo też nasz świat zbudowany jest wedle takich priorytetów, które niestety sprzyjają dalszej destrukcji biosfery. Więc może anglocen, a nie antropocen, tak? I wtedy to my, antropocenu, to nie jest człowiek jako homo sapiens, ale tylko elity kapitalizmu, elity historyczne, neokolonializmu, tych krajów, które korzystają z niebywałego uprzywilejowania, żyją w wysokoemisyjny sposób, w luksusie. Widzicie Państwo, że w dyskusji przecież o emisji gazów cieplarnianych mówi się o emisje luksusowe, no na przykład kłady, albo które moim zdaniem powinny przestać istnieć, zniknąć z tego globu, albo luksusowe jachty, tak? Albo luksusowe apartamenty czy domy. One są zbudowane, koszty emisyjne budowy czegoś takiego możemy nazwać emisjami luksusowymi. I przeciwstawia się je emisjom na przeżycie. 1 miliard najuboższych na naszej planecie jest w zasadzie niewinny, tak, jeżeli chodzi o degradowanie środowiska, ponieważ głoduje i w zasadzie no, jest na krawędzi przeżycia, bardzo mało przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Kwestia demograficzna, narzuca się to pytanie, czy, no bo antropocen, kryzys planetarny, środowiskowy na pewno wynika też z tego, jak bardzo rozrastamy się pod względem demograficznym. Szacuje się, że do końca tego stulecia będziemy mieli 11 miliardów ludzi. W tej chwili to jest 7,8 miliarda, o ile dobrze pamiętam. Szacuje się, że w roku 2050 z 9 miliardów może być taka sytuacja, że 8 miliardów to będą ludzie z krajów rozwijających się, nie z tych krajów bogatych, tak? Ale ja nie obciążała, uważam, że to bardzo jest niebezpieczne politycznie i moralnie, nie przywiązywać się do takiego demograficznego interpretowania przyczyn degradacji środowiska. Nie dajcie się Państwo zwieść, jak sobie popatrzycie na dane, to zobaczycie, że to nie najubożsi i to nie ci liczni najubożsi są odpowiedzialni za kryzys planetarny środowiskowy, ale właśnie wąskie elity uprzywilejowanych. I to te elity są wręcz winne krajom rozwijającym się przejście do gospodarek postwzrostowych po to, żeby zrobić miejsce dla wzrostu rozumianego materialnie w krajach rozwijających się. Tam w większości tych krajów nie konsumuje się na poziomie 10 tysięcy dolarów rocznie, o których mówiłam, co stanowi taką, umówmy się, umowną po prostu granicę jakiegoś minimalnego bezpieczeństwa materialnego. Nie ma mowy o czymś takim. No ja czytam w jednym z opracowań z 2009, że 40% ludzi na Ziemi żyje gorzej niż psy w Stanach Zjednoczonych. To znaczy na psy, jako swoje najbliższe, ja też mam pieska i też go uwielbiam i też przeznaczam dużo, żeby on wiódł wygodne życie. W Stanach Zjednoczonych psy żyją na takim poziomie luksusu i pewnie też i w Europie, którym nie może się cieszyć 40% ludzi na Ziemi. My cały czas, mówiąc o, ja tak uważam, o problemie destrukcji środowiska, o wyzwaniu zmiany klimatycznej, musimy pamiętać, że drugą stroną medalu degradowania środowiska i naszego luksusowego, hiperkonsumpcyjnego stylu życia jest ubóstwo i życie kosztem eksploatacji ludzi w krajach rozwijających się. Zresztą w jednej ze swoich ostatnich prac pod tytułem Living Well at Others' Expense, czyli żyjąc w dobrobycie kosztach Lessenich, Stefan Lessenich, który jest prezesem Socjologicznego Towarzystwa Niemieckiego, pokazuje na przykładach te transfery, pokazuje, że nasze piękne otoczenie, którym możemy cieszyć się w krajach bogatych, eleganckie parki, wystawne śniadania, spokojny styl życia, dzieje się, jest zbudowany kosztem degradacji krajobrazów i degradacji życia w krajach ubogich. Zresztą analitycy od nierówności nam pokazują, że pomiędzy najuboższymi a bogatymi mamy różnicę kilkunastu lat, jeżeli chodzi o długość życia i kilkunastu lat, jeżeli chodzi o życia w zdrowiu. Nierówności zabijają wcześniej ubogich, a sprawiają też, że my możemy cieszyć się i dłuższym życiem, i lepszą opieką medyczną, i tak dalej. Więc musimy jakby moralnie o tym wszystkim pamiętać. I
Proszę zwrócić, chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że ten film Antropocen też ma taki wymiar klasowy, o którym ja tutaj mówię. Na to zwrócił mi uwagę mój doktorant, pan Krzysztof Tarkowski. Ja czułam, że coś jest nie tak, jak oglądałam ten film, ale dopiero on mi to uświadomił, bo powiedział, że w tym filmie widzimy ludzi, którzy pracują, ja osobiście widzę ludzi, którzy pracują w takich miejscach, w których ja nigdy nie byłam. To są po prostu wyrobnicy antropocenu w kopalniach, w bardzo trudnych, toksycznych środowiskach. Ci, którzy nawet operują tymi gigantycznymi maszynami, tak? My nie widzimy tego, na jaką skalę w tej chwili wydobywamy zasoby ziemi, bo żyjemy w miastach, podróżujemy sobie na wakacje w fajne miejsca, nie przejeżdżamy przez te straszne kopalnie odkrywkowe, przez te jeziora zanieczyszczeń, które powstają podczas wydobywania zasobów ziemskich. Film ma wymiar klasowy, bo o ile dojdziecie do tej refleksji, ja potrzebowałam pomocy, jak widzicie Państwo. Ma wymiar klasowy, bo pokazuje, że my bujamy w obłokach, żyjemy w elitarnym, eleganckim, czystym świecie, nie rozumiejąc, jak bardzo zbudowany jest on na takim zanieczyszczeniu toksyczności i ciężkiej pracy innych w takich trudnych warunkach. No, film mnie też poraził tak filozoficznie, bo ja pierwszy raz, proszę Państwa, widziałam dzieło sztuki, w którym pokazano wymiar moralny wydobycia, że to ma wymiar moralny. Dotąd w epoce modernizmu my cieszyliśmy się, że podbijamy przyrodę, tak? Że to są wspaniałe osiągnięcia, wydobywamy marmur, wydobywamy rudy, żelaza, cynku, budujemy nasz świat. W tej chwili, nie wiem czy Państwo wiecie, na ziemi jest problem braku piasku. Działają mafie piaskowe, na przykład Singapur nie radzi sobie, nie ma gdzie kupić piasku, ponieważ od Indonezji próbuje nielegalnie przemycać się piasek, dlatego że tak wiele zbudowaliśmy już budynków i tak bardzo zalaliśmy świat betonem. Więc my mogliśmy się wcześniej cieszyć z tego, że mamy wspaniałe odkrywkowe kopalnie, przerabiamy rudy, budujemy konstrukcje, latamy na księżyc i tak dalej. W epoce modernizmu to było, towarzyszyło temu taki zachwyt sprawczością człowieka. W epoce antropocenu mamy wymiar moralny skali tego wydobycia, bo planeta być może nie wytrzyma już długo, jeżeli chodzi o to, jak bardzo ją eksploatujemy. I to właśnie ten motyw tej granicy otwiera przestrzeń do zupełnie innego filozoficznego, moralnego i też no, psychologicznego, bo to, ten aspekt psychologiczny jest tutaj no, kluczowy. Dziękuję. Mamy też bardzo ciekawe pytanie przy okazji tego, o czym pani profesor wspomniała, to znaczy, czy istnieje zagrożenie, że dojście krajów rozwijających się do poziomu krajów rozwiniętych, nawet kosztem wyhamowania, nie spowoduje dalszej degradacji środowiska? Jak to wygląda z filozoficznego, ale też z psychologicznego punktu widzenia? No tutaj my musimy sobie uświadomić, proszę Państwa, dlatego się w ogóle planetarny kryzys środowiskowy jest wyzwaniem super potwornym, bo my radykalnie potrzebujemy wielu zmian, równoczesnych zmian na tak ogromnych wielu polach. Musimy dekarbonizować gospodarkę, dekarbonizacja miarą rzeczy, jak mówi profesor Szymon Malinowski, budować od nowa infrastruktury, inwestując w OZE, w odnawialne źródła energii. To oznacza dalszy wzrost, dalsze pozyskiwanie zasobów. Dobra, zamykamy sektor, powiedzmy, paliwowy, zostawiamy te paliwa kopalne, które mamy w ziemi, bo znamy te hasła, one tutaj występują w tej debacie, ale będziemy potrzebować energii po to, żeby zapewnić minimum bezpieczeństwa socjalnego dla najsłabszych. My nie możemy dekarbonizacji robić, tak jak ja to ujmuję, po trupach, tak, kosztem najsłabszych. To wywoła oburzenie, to się nie sprawdzi, zresztą nie o to by chodziło. Dlatego ja z wielkim, bardzo Państwu polecam i z wielką atencją podchodzę do literatury z dyscypliny ekologicznej ekonomii. To jest marginalizowana przez ekonomię głównego nurtu literatura, ale bardzo dobrze, prężnie rozwijająca się, która jakby celem gospodarek, tak jak gospodarstw domowych, czyni ich odporność na trudne sytuacje, które będą nas czekały, tak? Odporność, elastyczność, zdolność do adaptowania się do katastrof. Żeby gospodarki takie były, muszą to być gospodarki równe. Nie można najsłabszych zostawiać samym sobie, jak przychodzi kryzys taki jak pandemia. Niech oni tracą pracę, nie obchodzi nas, co się z nimi dzieje. Najważniejsze, żeby banki przetrwały. Nie możemy tak myśleć. To nie może tak być,
że w gospodarkach antropocenu będziemy kosztem najsłabszych zapewniać dobrobyt elitom. To się już nie uda, dlatego że tych poszkodowanych ofiar antropocenu będzie coraz więcej. Globalnie natomiast na pewno to będzie tak, że kraje rozwijające się potrzebować będą kolejnych zasobów do tego, żeby dojść do tego poziomu minimalnego bezpieczeństwa, o którym ja Państwu mówię. Jednak da się to uzyskać i te modele to pokazują, ale musimy doprowadzić do radykalnej redystrybucji. No, wszystkie książki, które wspominałam, książka Kate Raworth na przykład z 2017 roku mówi o tym, że my musimy opodatkowywać rentierów, którzy w tej chwili bogacą się najbardziej. To są właściciele papierów wartościowych, właściciele budynków, właściciele ziemscy, mówię o krajach teraz całego świata na skalę globalną. I są badania, które pokazują, że kapitalizm XXI wieku jest kapitalizmem nierówności na skalę neofeudalną, które to nierówności biorą się stąd, że ci, którzy pracują, nie są rentierami, tak jak większość z nas, nie bogacą się w takim samym tempie, jak bogacą się rentierzy. Ta sytuacja musi być zmieniona. To oznacza, proszę Państwa, radykalne zmiany dla tego, jak jest prowadzony sektor finansowy, jak jest kreowany dług, jak wygląda tworzenie pieniądza. Niesamowite są to wszystko radykalne postulaty, ale to nie jest tak, że że one są utopijne. Ja nie zgadzam się, znaczy rozumiem tę retorykę, że to jest wszystko niepragmatyczne i nieutopijne, a najbardziej pragmatyczne jest po prostu wyginąć jako ludzkość, doprowadzić do tych wszystkich katastrof, o których mówię, ponieważ nie opłaca nam się zmienić, lepiej odebrać przyszłość następnym pokoleniom i doprowadzić do destrukcji biosfery. Naprawdę, proszę Państwa, ja oczywiście teraz sobie żartuję, ale sytuacja jak gdyby planetarnego kryzysu środowiskowego jest już na tyle poważna, że na szczęście coraz więcej poważnych instytucji, nie tylko naukowców, mówi o tym, że czas na to przejście do postmaterializmu, przyjmijmy taką zbiorczą nazwę, tak? Czy gospodarek wyhamowanych, takich przede wszystkim, jeżeli chodzi o kraje najbogatsze. Po prostu to nie jest alternatywa zrobić to teraz, czy zrobić to później. Jeżeli nie zrobić, powinniśmy wedle naukowców zacząć robić to wczoraj. Mhm. Myślę, że zostało nam ostatnich kilka minut, zanim rozpocznie się projekcja filmu i w związku z tym chciałam jeszcze nawiązać troszeczkę do antropocentryzmu, do tego, o czym wspomniała pani profesor Zawadzka, czyli o naszym istnieniu w naturze, o poczuciu bycia elementem ekosystemu. Czy my możemy realnie mówić o jakichś alternatywach dla antropocentryzmu, w którym teraz jesteśmy zanurzeni? Dla antropocentryzmu. Generalnie to jest podstawowa rzecz taka, że trzeba zmienić myślenie o sposobie funkcjonowania w społeczeństwach, jeżeli chodzi o relacje społeczne. Dlatego, że właśnie kwestia rozwoju gospodarczego i zaawansowania technologii wprowadziła taką zmianę, że myśmy wyszli z wspólnoty do społeczeństwa i społeczeństwo rządzi się pieniądzem, komercją, brakiem relacji, a jak nie ma relacji, to też nie ma tak naprawdę możliwości myślenia o tym, że jest wspólnotowość i trzeba dbać o innych cele. Tu chodzi o to, żeby właśnie było cały czas patrzenie szersze niż poza siebie. Ja myślę też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zacząć mówić o tym, że nie wszystkie wartości są zdrowe społecznie, bo my staramy się być bardzo tacy, jakby to powiedzieć, w tym kontekście tych zmian, które następują. Staramy się mówić, że wszystkie wartości są równie ważnie zdrowe. To jednostka wybiera i ten taki wybujały indywidualizm, że jednostka jest najważniejsza i ona co postanowi i co przyjmie, to trzeba na to się zgodzić, a to prowadzi właśnie do różnych tego typu rzeczy, bo te kwestie, o których pani profesor powiedziała w związku ze zmianami w tych społeczeństwach, szczególnie bogatych, one wynikają z tego, że tam jest naprawdę radykalnie posunięty, dominujący indywidualizm, gdzie się zwraca uwagę przede wszystkim na własne cele, na własny interes i zapomina się o celach innych, prawda? Te wszystkie aspekty, które u nas też kiedyś próbowano wprowadzić, asertywność, czyli mam prawo do wszystkiego, bez ponoszenia konsekwencji za to prawo, to są wszystko aspekty, które pokazują, że możemy właśnie dlatego, że jesteśmy ludźmi,
i mamy korę, zacząć w perspektywie patrzeć na rzeczywistość w perspektywie właśnie przyszłości. Tym bardziej, że ostatnio w psychologii też jest bardzo szeroko zakrojone badania i analiza orientacji temporalnych ludzi. I mówi się o tym, że jeżeli ludzie mają orientacje, które są dalekie, nawet transcendentne, oni są bardziej szczęśliwi. Czyli jest to tak, że wychodzące poza tu i teraz, w przestrzeń przyszłości, ale też nawiązujące do dzisiaj, one są po prostu zdrowe. Więc myślę, że jest niezwykle ważne, żeby pamiętać, że człowiek ma właśnie to, co jest jego ograniczeniem, może być też jego mocą. Czyli że to, że ma takie możliwości, żeby tak kształtować środowisko w kontekście wykorzystania tego środowiska, może być też tym, co może spowodować, że może wykorzystać w drugą stronę. Tylko trzeba ten kierunek nadać, prawda? Że to właśnie człowiek, mając możliwość myślenia logicznego, przewidywania, przecież to są wszystko właściwości typowe dla gatunku ludzkiego, my się tym różnimy. Mamy nawet mało tego możliwość wyobrażenia sobie własnej śmierci i przeżywamy trwogę z tego powodu. Więc to są wszystko rzeczy, które myślę, że mogą dawać nadzieję na to, że jeżeli będą wprowadzane w normy społeczne, bo to podkreślam, jedna osoba nie zrobi wiele rzeczy, ale jeżeli będzie tak, że będą właśnie ruchy związane obywatelskie, które będą uświadamiać, będą wprowadzać pewne zmiany stylów życia, to będzie się popularyzować, zacznie być normą społeczną, tak jak na przykład kwestia to, co się w reklamie robi, można wykorzystać do tego typu rzeczy i działań, jak na przykład problem był ze sprzedażą smartfonów, które były dotykowe, co zrobiono, no, że wszyscy byli przyzwyczajeni do klawiatury naciskanej. Mówiono o tym, że ten powiedzmy model, który jest dotykowy, wiąże się z inteligencją i z mądrością. Więc jak ludzie mają takie epitety i usłyszą, że te zachowania są właśnie takie, to automatycznie jest inne włączanie swojej tożsamości do tego typu działań. Więc myślę, że też wielkie kampanie promocyjne dotyczące zmian zachowań, dotyczące sensu takiego działania, prawda, które wiążą się z takimi małymi kroczkami. Każdy z nas może zrobić i szczególnie mówię właśnie o tym, że to te społeczeństwa, które mają poziom dobrobytu na tyle, tak jak cała Europa, Ameryka, Australia, wszystkie indywidualistyczne kraje, czy też część Azji, też część społeczeństwa jest bardzo bogata. Myślę, że one mogą właśnie taki rodzaj stylu życia promować. Wszystko, co zacznie być popularne globalnie, zaczyna przenosić się na inne miejsca, bo to jest kwestia znowu zrobienia szumu medialnego, że to jest coś, co jest warte, co wiąże się z lepszym postrzeganiem społecznym i mało tego, wiąże się z podziwem innych, prawda? Jeżeli to zacznie tak być postrzegane, zachowania ekologiczne, prospołeczne, zachowania właśnie wspólnotowe, to myślę, że można z tego wyjść. Ale jeszcze raz bym wracała do tej edukacji, że to myślenie, zobaczmy, tyle dzieci uczą się w szkołach różnych rzeczy. Dlaczego nie uczą się właśnie na temat środowiska i na przykład tego typu rzeczy? To powinno być od jak najwcześniejszych lat, jak na przykład dzieci mają segregować śmieci. Przecież przykłady, to jeszcze raz powtarzam, kiedyś mówiłam też na naszym spotkaniu. Zobaczmy, jak się uczy dzieci w Japonii. One małe są w przedszkolu, one od razu się uczą, gdzie co segregować. Jak to wejdzie w nawyk, to potem jest to już sposobem na życie. To już nie trzeba tego przemyśliwać, to jest automatyczne. Więc ja myślę, że przede wszystkim zwracanie uwagi oprócz tych działań, na które tutaj trudno jest osobie wpłynąć, jak systemy ekonomiczne, ale my jako obywatele możemy mieć wpływ taki, że właśnie staramy się otoczenie najbliższe zarażać tą ekologią, myślenie o tym, że jednak mimo, że tobie się nie chce segregować śmieci, bo to kto to będzie, ja słyszałam takie powiedzenia osób, które można powiedzieć, można było więcej oczekiwać, że kto będzie segregował śmieci, jak to ktoś inny powinien robić, prawda? To jest właśnie to poczucie władzy, że jest ta segregacja, kto ma robić jakie czynności, prawda? Czyli i jasne komunikaty, bo mi się wydaje, że też informacja dotycząca ochrony środowiska nie jest przedstawiana w taki sposób, który jest nagradzający. Ona jest karząca, że ty musisz coś, a nie pokazuje się konsekwencji. Czyli ta retoryka związana z tym przekazem, co to znaczy walka o ekologię, walka o środowisko,
co to znaczy, jakie to będą korzyści dla wszystkich, jak ty tak postąpisz, że akurat plastik włożysz tu, albo na przykład mniej kupisz rzeczy w opakowaniu, nie kupisz rzeczy, które są w dodatkowym opakowaniu. Ja mówię o takich szczegółach, bo na to mamy wszyscy wpływ. Od tego się zaczyna zmiana, prawda? I tu, jak na tych poziomach zaczniemy, to myślę, że wówczas właśnie ten gatunek ludzki, wprowadzając te zmiany, może paradoksalnie też doprowadzić do zmiany powolutku lepszej, zatrzymania. Ja zawsze chcę myśleć pozytywnie, więc daję zawsze szansę i ten człowiek, myślę, że ma tą szansę, trzeba mu ją dać. My jako ludzie możemy wiele zrobić i zdziałać. Mm-hmm. I też w perspektywie jednostkowej to jest bardzo pocieszające, że nasze poczucie szczęścia właśnie tym jest warunkowane. Proszę Państwa, myślę, że musimy już powoli kończyć. Za chwilę rozpoczyna się emisja filmu Antropocen Epoka Człowieka, znakomitego i bardzo poruszającego. Widzę, że Instytut Kultury Miejskiej dodał już link, pod którym mogą Państwo film obejrzeć, więc bardzo zapraszamy o godzinie 19. Odpowiadając jeszcze na jedno pytanie, tak, film będzie dostępny jedynie w czasie transmisji, więc jest to Państwa szansa, bardzo zachęcam. I bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo w tej dyskusji. Ja przede wszystkim dziękuję moim rozmówczyniom, profesor Ewie Binczyk i profesor Annie Marii Zawadzki. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Pani za dyskusję, Pani Haniu. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję Pani dziękuję profesor. Wszystkim i dziękuję. Też dziękuję bardzo wszystkim. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, żeby nasze rzeczy się tutaj sprawdzały.